Tak, Szymon, co tam, słuchaj? Siema, słyszałeś, że najnowszy iPhone kosztuje 7300? Ile? 7300. Ile? Cześć, moja przygoda z firmą Apple zaczęła się bardzo niewinnie, mianowicie od iPoda 3G. Kupiłem go tylko dlatego, że był tani, w sumie kolega sprzedawał, nie pytajcie. Byłem mega zajarany tym, że mogę słuchać na nim muzyki i że był dotykowy. Mimo, że kiedyś uważałem, że sprzęty z dotykowym ekranem się totalnie nie sprawdzą. Trochę tak jak cały koncern Nokii, pewnie dlatego trochę podupadali. Nokia 3310 2017 od dzisiaj jest dostępna w polskich sklepach. W momencie, gdy przyniosłem go do szkoły, mój znajomy tak się nim zafascynował, że już tydzień później miał nowego iPhone'a 4. If you don't have an iPhone, well, you don't have an iPhone. Z którego nawet można było dzwonić. Hello. Hello. Who's this? Chat. Wiem. Więc ja, żeby nie nosić telefonu i iPoda w późniejszym czasie, również zakupiłem sobie iPhone'a. Nie jestem typem, który w pierwszej kolejności porównuje, co tam w nich siedzi. Dla mnie telefon ma działać i robić fajne selfie. A, no i taka ciekawostka, nigdy, przenigdy nie zbiłem telefonu. Totalnie nie rozumiem, jak można coś takiego zbić. A, no okej, okay, można. Obecnie mam iPhone'a X i tak, robi dobre selfie. Ale najlepsze jest to, obczajcie to. Teraz nawet mogę być psem. To idzie to? Serio. Mogę być... nie? Okej, okay, no nieważne. Niedawno Apple zaprezentował nowego iPhone'a XD, znaczy XS, który totalnie z wyglądu nie różni się niczym od poprzedniego. Co jest nieistotne, bo dalej wygląda cudnie. Największą wersję X Max można kupić aż za 7300 zł. Ile? Czyli równowartość jakiegoś średnio dobrego, jeżdżącego samochodu. No ale dobra, co my tutaj mamy? Możemy grać w gry, w które nigdy nie zagramy, możemy robić 12 zdjęć naraz swojej twarzy i myśleć, że któreś z nich jest dobre, a nawet możemy zmienić ostrość tła. This has not been possible in photography of any kind of camera. Wsadzony mamy kosmiczny procesor, zmieniający telefon prawie w Transformersa. I teraz najważniejsze, czy Siri mówi po polsku? I'm sorry, Michaela, I cannot answer those questions. Really cool. Odpowiedź brzmi nie. Niestety nie. No, God! Ale co gdyby... Hey Siri! Zadzwoń do mojej dziewczyny. Do której? Damn, it feels good to be a gangster. Hey Siri, zadzwoń do mojej dziewczyny. At market close, Dow Jones Industrial Average closed at 26,405.76, S&P 500 closed at 2,907.95, and Nasdaq Composite... Dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie na temat nowych iPhone'ów. Tutaj po prawej stronie możecie śmiało zasubskrybować mój kanał. Dziwnie się tak pokazuje głową, także śmiało możecie klikać tutaj, o, tutaj, no, także, no, także. Ja sobie tutaj zostanę. Nie wiem, czy to oglądasz jeszcze? Okej. Okay. No. No okej. Okay.